Mam nadzieję, że tutaj jednak wygra sport, a nie układy czy katarskie petrodolary. Ta obawa o postawę arbitrów jest dosyć duża, ale myślę, że na tym etapie rozgrywek to nie powinno być jakichś sytuacji, w których moglibyśmy powiedzieć, że zostaliśmy skrzywdzeni przez sędziów. Musimy być w tym spotkaniu po prostu o 4-5 bramek lepsi, żeby nie dawać arbitrom nawet szansy na to, żeby podejmowali jakiekolwiek decyzje przeciwko nam. Niemcy to jest odrębny temat, bo widzę, że mają bardzo krótką pamięć. Już zapomnieli, jak w 2007 roku zostali przepchani przez arbitrów. Najpierw w meczu z Hiszpanami, potem w meczu z Francuzami na własnym podwórku, bo tak naprawdę nie mieli prawa wtedy się znaleźć w finale Mistrzostw Świata, bo poszły tak kontrowersyjne decyzje, szczególnie w meczu z Francją, że cały świat się z tego śmiał. Pamięć ich zawodzi już, to jest ich problem, no i nie chciałbym odnosić się dość za bardzo do tych pretensji czy narzekań. Jeżeli się przegrywa 16-9 w pierwszej połowie i z tego co wiem, to nie było zbytniej pomocy sędziów, także trudno jest wygrać spotkanie.